Cofnijmy się do roku 2013. Na platformie Twitch powstał nowy kanał Norberta Gierczaka pod pseudonimem DisStream. Zaczynając od transmisji z gier, zasłynął także z komentowania esportowych rozgrywek w League of Legends. Na swoich streamach raczej był sobą, czyli nie chciał nikogo udawać i nie szczypał się w język, przy czym ubliżał niektórym osobom, a zwłaszcza przeciwnikom w jego grach. Gryzło się to z jego poprawnością, podczas gdy jednocześnie był też komentatorem, gdzie unikał takich wulgarnych słów. Spora część jego widowni odbierała to negatywnie, gdyż chcieli znacznie przyjaźniejszą atmosferę niż ta, która występowała aktualnie. W międzyczasie możecie zostawić łapkę w górę pod filmem z subskrypcją i dzwoneczkiem, by być na bieżąco z nowymi materiałami. W kwietniu 2014 roku Diz zyskał na popularności po jego słynnej dramie z Nitrozyniakiem, którego konto zostało zbanowane w LoLu właśnie przez Norberta, lecz jest to temat na kolejny odcinek. 2015 rok był kolejnym przełomem, jeśli chodzi o reputację Disa. Powstała wtedy drużyna esportowa Team Rock jako Team Skała, w której grały takie osoby jak Arkwell czy Overpow, jeszcze przed ich falą popularności na platformie Twitch. Na ich transmisjach czat był bardziej swobodny niż wszędzie, więc mogli sobie pozwolić na szydzenie z Norberta Gierczaka i nawet widzowie bardzo chętnie wypisywali skróty JA oznaczające jebać Arkwella lub też JO w odnoszeniu do Overpowa. Cała geneza tych skrótów przeszła także na innych streamerów, którym był także DisStream. Widzowie umieszczali na jego czacie bardzo często skrót JD, a sam streamer notorycznie brał to zbyt bardzo do siebie i reagował na zaczepki czasami nawet w wybuchowy sposób. Głównie banował lub też wyzywał swoich hejterów, co bardziej napędzało kolejne hejtujące wiadomości z tym skrótem. Nie ma w tym nic dziwnego, bo skoro jest reakcja twórcy na takie wiadomości, to będzie ich coraz więcej, bo przynosi to hejterom zamierzony efekt. Podczas jednego z turniejów w LoLu, mowa tu o GeForce Cup, na którym Diz był osobą komentującą rozgrywki, gracze banowali takie postacie, by ich pierwsze litery zaczynały się na J i D. Organizator po krótkim czasie zdyskwalifikował obie drużyny głównie za robienie sobie żartów z takiego turnieju z bardzo dobrymi nagrodami. Widzowie nawet spekulowali, czy zostali zbanowani przez to, że doniósł na nich Diz. Podczas innych turniejów, nawet tych emitowanych w telewizji, Diz bardzo często moderował czat zamiast przyglądać się grze. Banowane były wyrażenia JD i inne obelgi. W 2016 roku Diz chciał coś zrobić z wyzwiskami, więc stworzył koszulki z napisem JD, które miało oznaczać jest dobrze. Tak samo i KD, Kartus dzwoni, lecz raczej nie przyniosło to zamierzonego zysku. W tym samym roku rozpoczęła się fala obraźliwych dotacji głosowych, w której można było wysłać załóżmy 20 zł, by wyświetlić swoją wiadomość u twórcy na ekranie, najczęściej z lektorem czytającym tę wiadomość. To właśnie głównie u Disa pojawiały się najlepsze, gdyż jedyny na nie tak mocno reagował i nie bardzo gryzł się w język, gdyż wiadomości te nie były zbyt przyjazne, a wręcz przeciwnie. Wyzywano w nich streamera, co bardziej oczywiście napędzało lawinę hejtu w jego stronę. Dla przykładu, Diz był wtedy w związku z Kiarą i to nawet w jej stronę pojawiały się obraźliwe wiadomości. Przychodzi Overpuff do Kiary, zdejmuje spodnie i mówi, żeby robiła to, co umie najlepiej. A ona leci do Disa i go rucha na hajs. Tak, a później przylatuje smok, który rusza swoją matkę. Popularne stały się też szoty z jego transmisji, gdyż zawierały one krótką wiadomość od widza w donajcie oraz reakcję Disa na nią, więc sami możecie się domyślić, jak to wyglądało. Wrócisz do siebie. Bez jedynek. Padały jakieś wyzwiska, na które reagował w najgorszy możliwy dla niego sposób. Sprawiał wtedy wrażenie osoby toksycznej z krótkim lądem, dlatego na jego streamach pojawiały się kolejne trolle internetowe, które nasycały sytuację, a sam Diz na to reagował w taki sposób, jak oczekiwano przez troli, co denerwowało też jego stałych widzów, ponieważ musieli tego słuchać. Po pewnym czasie Diz zwrócił się do administracji Twitcha, a po rozmowie z głównym nadzorcą polskich twórców, Asterem, tacy streamerzy jak Arkwell czy Overpow musieli reagować na hejt odnośnie Disa. Arkwell stwierdził, że nigdy nie wyzywał Disa, lecz czasami tylko zaśmieje się z takich wiadomości w jego stronę. Nic dziwnego, skoro sam Norbert napędza to błędne koło. Arkwell z Disem nie doszli do porozumienia, ale nie toczyli ze sobą żadnej wojny. Skrótem JD zainteresował się także wtedy zaczynający streamer Xayo, który zaczął swoją karierę od moderacji czatu na kanale Team Rock. Na początku 2016 roku Xayo wrzucił zdjęcie ze zszywaczem, który parodiuje jeden z kolczyków, który ma Norbert Gierczak. Według doniesień panowie wyjaśnili między sobą ten lekki spór, przy czym nawet Xayo podzielił się jedną radą z Disem odnośnie hejtu, mówiąc, że mierzy się z tym samym. Xayo rozpoczął przygodę ze streamowaniem na tej samej platformie, a Dis określał go małym, atencyjnym streamerem.
W czerwcu 2017 roku Diz zrezygnował z transmisji na Twitchu i ogłosił swoje przenosiny na inną platformę. Mowa tu o YouTube. Głównym powodem odejścia od Twitcha było to, że administracja nie reagowała na hejt w jego kierunku na innych kanałach. W lipcu Diz zarzucił Xayo wybijanie się na dwóch literkach wśród widowni z jednocyfrowym IQ. Xayo wyśmiał go na streamie, tak jak pozwy Diza w jego kierunku. W sierpniu Xayo wystąpił w programie Janusze Esportu i wyjaśnił, że nie ma nic do Norberta Gierczaka, a JD to tylko śmieszny mem. Diz po raz kolejny wziął to zbyt do siebie i odpowiedział Marcinowi. Poruszył ponownie ten sam temat, w którym Xayo słynie tylko z JD. Xayo stwierdził, że to właśnie Diz jest winny w temacie hejtu na niego, gdyż ciągle się odnosi do literek JD, zamiast odstawić sprawę na bok i nie reagować. Zamiast przyjąć do siebie humor Twitcha, ten zaczął się na wszystkich obrażać i zgłaszać. W październiku 2017 roku wybucha największa afera związana z Dizem. Streamer Diendris nagrywa filmy, w których oskarża go o odbicie mu dziewczyny Swissness. Wyciągnął też prywatne rozmowy z opisem ich poznania. Był to kolejny moment, kiedy rósł hejt w jego stronę. Diz znowu stał się głównym obiektem żartów oraz memów. Na jednym ze streamie do Xayo przyszedł nieznany wtedy nikomu Olsza i panowie postanowili zrobić freestyle, w którym obrywało się Norbertowi. Zapewne było to przypadkowo. Gdzie jest twoja Hermiona? Pewnie leży rozpalona z tym rudym typem, bo sam wyglądasz jak... Skutkiem tego, parę miesięcy później Diz wrzucił na swój kanał jego historię przemiany, w którym umieścił informację, że hejt na niego dotyka też jego rodziny. Dodatkowo wyzwał w nim Xayo na pojedynek w formule MMA. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać i Xayo wyjaśnił, że nie chce w ten sposób rozwiązywać swoich sporów, bo rękoczyny nie są dobrym rozwiązaniem. W 2018 roku Norbert został zaproszony do internetowego talk show Gimpera Lekko Nie Będzie i zostały mu zadawane kolejne pytania o JD, lecz jak sam wtedy stwierdził, to już go nie rusza i wszystko dystansuje. W listopadzie Diz odchodzi od streamowania, a w tym samym miesiącu Xayo odpowiada po raz ostatni na to, jak było z Dizem i z genezą JD. Przeprosił w nim Norberta, jeśli ten oczywiście czuł się obrażony. Nie zmienił swojego stanowiska co do potencjalnego pojedynku z Dizem, na co wypowiedział się Gimper, zarzucając Marcinowi hipokryzję. Kilka dni później Norbert odpowiedział na film Xayo i zakończył z nim wojnę, doceniając przeprosiny. Wycofał się także z propozycji walki. Diz przeniósł się na YouTube i zaczął nagrywać filmy o tematyce family friendly, przez co często trafiał na kartę na czasie, gdyż do dzisiaj robi tam całkiem dobre wyniki, jeśli chodzi o wyświetlenia. Oczywiście internet do dzisiaj nie zapomniał o literkach JD. W 2019 roku w konkursie na młodzieżowe słowo roku 2019 miał pojawić się skrót JD, ale nie spełniało to zasad konkursu, bo było wulgarne i obraźliwe. Lecz oznaczenie słów jako jest dobrze także nie wypaliło i nie przeszło dalej. Na tamte czasy, jeśli by takie słowo przeszło, Diz nie miałby lekko i pewnie wniósłby swoje oskarżenia co do całego plebiscytu. Hejt w internecie pojawia się u boku każdego twórcy, lecz to zależy tylko od niego, jak sobie z nim poradzi i czy chciałby o tym notorycznie wspominać.